Pilot American Airlines, który zmarł w trakcie lotu, miał zawał. Lot samolotu linii lotniczych American Airlines miał na pokładzie 147 pasażerów i 5 członków załogi, kiedy był zmuszony zawrócić i wylądować na lotnisku innym niż docelowe. Powodem takiej decyzji był fakt, iż pilot doznał ataku serca i zmarł podczas lotu. Drugi pilot przejął stery. Samolot musiał szybko obniżyć lot, co dało się odczuć w postaci lekkich turbulencji. Strażacy jako pierwsi dotarli do pilota, niestety było już za późno, by go uratować. Piloci muszą przechodzić regularne badania medyczne, które odbywają się co roku. Starsi piloci przechodzą takie badania co 6 miesięcy. Michael Johnston miał 57 lat, był w pełni zdrowy i miał 25-letnie doświadczenie za sterami samolotów.